Witam wszystkich. Zaczynamy. Oczywiście też nie wstałem źle. Zaczynamy gierkę na początek. Przypomnienie, że po ostatnim save'ie musiałem zacząć od nowa tą misję. Więc zaczynamy. Nie pamiętam dalej, jak tu mam przejść. Będziemy kombinować. Mam nadzieję, że mnie tym razem nie zobaczą. Cholera, już mnie zobaczył. Nie, zaraz się alarm włączy. Dobra. No, zaczniemy od nowa. I tyle w temacie. Znowu mnie zabili, jak zawsze. Dobra, chłopaki. Ach, wczytamy sobie save'a ostatniego. I gramy. Na początek może pogadamy o stalkerze. Zakupiłem sobie stalkera. W dobrej cenie. Wszystkie trzy części. Ale przyznam wam, że dzisiaj odpaliłem go. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Grałem kiedyś w Cień Czarnobyla. Ale to było bardzo dawno temu. Na samym początku, jak ta gra wyszła. Teraz chyba to było... Kurde, znów gnój włączył ten alarm. Jak go zabić? Nie pamiętam, naprawdę. Dobra, zaczynam jeszcze raz. Nie dokończąc tego stalkera. Włączyłem dzisiaj tą chyba Zew Perpeci, coś takiego, nie pamiętam, jak ten tytuł się teraz nazywa. Powiem wam, że byłem niemiło zaskoczony jakością grafiki. Myślałem, że naprawdę, że Return to Castle Wolfenstein to już stara gra jest. Ale naprawdę w porównaniu do Stalkera nie ma takiej złej grafiki. Tam było fatalnie jakieś, nie wiem, moim zdaniem grafika sprzed 15 lat. Gra, która wyszła w 2009 roku, to w ogóle jakieś nieporozumienie. Może klimat, takie inne rzeczy, no ale nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia. Niestety. Kurde, znów mnie zabiją, no. Kurde, chyba możemy z drugiej strony mam jakoś przejść. I dopiero do nich wrócić. Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Nie, byłem bardzo niemiło zaskoczony grafiką w tej grze. Można się zachwycać, można się nie zachwycać. Może jakieś fajne klimaty, ale naprawdę gra nie trzyma poziomu już. Już ma dopiero kilka lat, to nie jest dużo, no to... No już 7, no ale to nie jest jakaś tam przepaść. Pamiętam gry w podobnym okresie i naprawdę dużo lepiej wyglądają. Dobra, ale nie będziemy się wypowiadać dużo o Stalkerze, bo mnie fani zjedzą. Więc gramy w tą zasną gierkę. Zobaczymy. Pozabijamy teraz Niemców, tylko żeby mnie znów nie wykryli. Kurde, jak ty mnie zobaczyłeś? Fuck. No. Gram jak kiep, naprawdę. W ogóle jestem zniesmaczony swoimi możliwościami w tej grze. Coraz gorzej mi idzie. Centralnie nie pamiętam, jak tu mam przejść. Tą misję. Dobra. Może ktoś na kuckach, nikt mnie nie zobaczy. Może trzeba zaskoczyć tego gościa za oknem.
Dobra, przeszedł. Jeśli mnie nie zauważą, to będzie cud. Dobra, nie widzi mnie. Co, bo chyba kółko tutaj zrobi. Go odstrzelimy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że mnie gdzieś nie zajdzie z boku. No gdzie jesteś? Kurde, no nie zwiał mi, ja pierdzielę spod karabina. Nie ma to jak być dobrym w tym, co się robi. Dobra, zaczynamy jeszcze raz, ale już mnie zaczyna to denerwować. Wtedy się męczyłem, teraz się męczę, nie mogę tak przejść w ogóle. Śmiech na sali. Proszę się nie śmiać. Ale ta gra naprawdę nie jest łatwa, musisz, trzeba opracować system do przejścia, a nie tak lecieć na pałę w Call of Duty i rozwalasz wszystkich. Dobra, panowie, ale w jaki sposób on mnie tu zobaczył, to jest to niemożliwe, naprawdę. A spadajcie. Dobra. Czytamy. Gra ma trochę bugów, no ale to już... Trzeba pamiętać, że to jest gra sprzed 15 lat. Więc nie jest możliwością, żeby nawet na tych nowych systemach chodziła zajebiście. Ale daj radę. Stalker wyszedł 8 lat później i wcale nie jest lepiej. Dobra, może zajdziemy tego w środku. Zabity. Jeśli się nie włączy alarm, to save'ujemy. Dobra, save. Dobra, idziemy dalej. Kurde, jakbym miał snajperkę, to bym tak ładnie ściągnął. Dobra, włączam alarm. Tam sobie włączą. Dobra, musimy to jakoś inaczej obejść. Dałem w sumie... Ryzykowałem, wiedziałem, że tam nie przejdę. No, pójdziemy za tego. Za ten leżący wóz. Następnie spróbujemy szybciutko tu pod drzewami. Skóry nie powinny mnie widzieć. Dobra, udało się jakoś. Zasejwujemy. Tak więc. Do drugiego muru, szybko. Dobra,
Tu mi trochę drzewo zasłania, to może pójdziemy tutaj boczkiem. Jest okej. Okay. Pamiętam, że później z takich obozów biega i tam jest taka łupanka. Bardzo mi się podobało. Tutaj coś jest. Nie ma. Dobra. Zrobimy saving sobie. Gramy. Tu tak spokojna będzie ta misja. Nie ma takiego. Nie ma takiej siekanki. Typowej. Dobra. Zejdziemy spokojnie. Musimy ściągnąć tych dwóch gości przy tym alarmie, przy tej budce strażniczej, to wtedy uda nam się. Spadł z tym karabinem. Dobra, schodzimy. Zrobimy szybki save. Nie chcę mi się tylko powtarzać. Znowu. Mamy karabin. Tam się oczywiście zablokował facet. O, chyba jest tyłem do mnie zwrócony. Więc jest możliwość, że mi się uda go zajść. O nie, tam jest jeszcze jeden. Może jednak zmienimy sobie na... Idziemy po ciebie jeszcze, chłopaczku. Jakoś to zrobiłem, nie tak jak chciałem, ale grunt to, że jest sukces. A ten kretyn patrzy tutaj cały czas w górę, a cię w tamtą stronę. Troszkę jakoś się opracuje sposób, jak to przejść, a to już nie jest tak źle. Ale co można się spodziewać po Whitewoods? Po białej kiełbaskach? Dobra, kolejny. Kolejny Whitewoods. Tutaj jest. Ale ich ścianają ładnie. Lecimy. Safe. Nie mówcie, że mnie teraz... Kurde! Niepotrzebnie save'owałem sobie. Panowie, gdzie ja będę zaczynał teraz? Uff. Dobra. Dobrze, przynajmniej ostatnim wczytaniu mi to zrobiło, bo... już byłem bardzo, bardzo wkurzony. Teraz muszę ich obejść jeszcze raz. No nie, jestem trochę... Mimo to też save'uję sobie w odpowiednim miejscu. Muszę to chyba ręcznie save'ować bardziej. Mianowicie... zapisywać... po kolei. Szkoda, że ten quick save nie działa dwa razy, bo tak... w niektórych gierkach chodzi na dwa razy. I może to spokojnie sobie załatwić. A tutaj niestety pojedynczo, ale najwyżej jeszcze raz wytrzniemy te białe kiełbaski. Whitewoods. Wtedy w Europie tylko Whitewoods się liczyło. Reszta kiełbasek była wycinana, odrzucana w produkcji. Dobra, tego pana już nie ma na świecie. Jego biała kiełbaska się już nikomu nie przyda.
ładnie schować. Dobra, idziemy. Idziemy po ciebie, chłopcze. Kurde, nie no. Oczywiście nie zasejwowałem sobie. Nie ma to jak dobry save w odpowiednim momencie. Nie, po prostu podziwiam siebie. Już zaczynam się podziwiać naprawdę swoją rozlazłość w tej grze. Nigdy tak nie grałem źle. A ta misja to po prostu przychodzi sama z siebie. Po prostu moja rozlazłość bije już po oczach. Dobra. Już pobiegniemy. Już się zmęczył. Nie tak jak w nowych grach, co możemy biegać cały czas. O, tutaj zobaczcie, paseczek tam po lewej stronie czerwony. To jest zmęczenie. Pod drzewami mnie nie widzę, chociaż... Drzewa są takie trochę słabe, kiepskie tutaj. Pewnie zobaczyć, jakby to był gęsty las, to bym się nie dziwił, ale w sumie... Gdzie tu gęsty las? Dobra, panowie. Zaczynamy. Save'ujemy. Dobra, safe, tamten nie ma jak alarmu włączyć, bo mu nie podpięli do wieżyczki prądu. Ach, nie ma tak, z jednej strony mogę wejść, z drugiej nie mogę. A może z tego użyjemy dzisiaj? I poleciał. Poleciała biała kiełbaska. Paki, powiedzcie, co sądzicie o tym stalkerze. Może jakiegoś moda mi polecicie, graficznego. Trochę polepszy tą grę. Bo naprawdę jestem niemile zaskoczony nią. No, pójdziemy tędy. Nie włączy mi się teraz alarm. Chyba mi się nie włączy. A jak się włączy, to zrobiłem save'a i znów się będzie przejebane. Dobra, wychodzimy w takich krzakach. Zobaczymy, co tutaj białe kiełbaski pomyślały. Dobra, kto do mnie strzela? To jest dobre pytanie. Kurde, zobaczył mnie. A trzeba znowu będzie jakoś zajść ich bokiem. Ale na szczęście mam save'a. Do tego obozu się musimy dostać. Tam będzie dopiero upanka, nie będę musiał w końcu... nie będę musiał w końcu się skradać. Ta gra nie polega na skradaniu. To nie jest skradanka, tu po prostu jest... Ma być rzeźnia. Chcę wyżynać hitlerowców. Dobra, pójdziemy naokoło. Tak, także w tej misji chyba się cały czas chodzi naokoło. Chcę tylko sprawdzić, gdzie on ma tutaj włączenie alarmu. O, jest. To jeszcze raz. Zaczynamy. Dobra. To trochę kucniemy. Kurde, jak mnie zobaczył, no... Zanim ja się ruszyłem, oni już alarm włączyli. To jest sokole oko.
Dobra. Powiemy wam szczerze, że ta gra dalej w miarę wygląda. Może nie otwarte przestrzenie, bo tutaj już widać te jednak możliwości tego silnika nie były zbyt wielkie. Schować. Gościu chodzi cały czas z wyciągniętym pistoletem. Odwrócili się obaj. Dobra. Dobra, teraz szybko do muru. Kiepsko to poszło, ale nie jest włączony alarm. To jest duży, duży plus. Słabo mi ta misja poszła znowu. Dobra, znowu ten piesek mały spadł. Ej, teraz tej pipiczki zaraz tu ich wyciągnę. Zasejwuję sobie najpierw. F. Bo się brało. I tak trzeba by sobie celować i... Kurde, wala gościa i gościu żyje. Niesamowity terminator, zobaczcie. A tamci nic nie słyszeli. To się nazywa realistyczna gra. Widzą mnie z 1000 metrów, ale głusi są. Jednak białe kiełbaski mają tylko sokoli wzrok. Z innymi rzeczami już trudniej u nich. Dobra. Pat. Kurczę, tak słabe tekstury są bardzo, że nie widzę, czy oni tam, czy ktoś tam jest z Niemców, czy nie ma tam na tej wieżyczce. Po prawej stronie, o, coś tam widzę. Ale niestety... Miał tą snajperkę tam, może bym go ściągnął. Tak, to nie ma takiej możliwości nawet. Myślałem, że warto. Dobra. Dobra, dobra. Panowie, nie lubię takich skradanek. Nie, no znów... Nie, zasywałem sobie. Już myślałem, że znów spierdzieliłem. Dobra, z tych sklepiczki szybko pociągnę. Dobra, leżą szybko. Na ziemi. Kolejnego mam wyciągnąć z tego. Ma daleko. A nie udało się. To jednak się będę do nich skradał. Dalej. Dobra, szybka pepiczka. Kurde, szkoda, że tak mało jest strzelania z tych karabinów w tej grze. Bo mi się to podoba. Akurat tutaj. Ale tu się do niego poskradamy troszkę. Może na początek schowamy się koło drzewa. MPM już włącz. Tam tu też ma alarm.
Sauron zasejwuje już po tym ścianie, bo... Tłuczenie białych kiełbasek jest fajne, ale... Ile można tłuc? Dobra. Wrócimy tam. Znowu takie skradanie. Nie, no nie mówię, że jest niefajne, ale... Kurde, no... Jak mnie zobaczył, no... Sokoli wzrok mają niesamowity po prostu, ale strzałów nie słyszą. Nie powinien nazywać... Sokoloko się powinien nazywać, a nie... Jakiś tam Esesmon. Panowie, no nie... Nie rozśmieszajcie mnie. Bokiem jakieś przejdziemy? Raczej nie. Który Hitlerowiec tak strzela? Znaczy, który mnie... Znaczy, teraz mnie nie zobaczył, chyba zobaczył tych trupów może jednak. Usłyszeli te strzały. No tamte to chyba z tego. Dobra. Spróbujemy go szybko ściągnąć, żeby nam nie zaszkodził. Ale nie wiem, czy się uda, ja to zawsze się wpierdzielę. Zobaczy tym razem mnie. Kurde, widzi mnie niesamowicie. Dziewięć, dobra. No jakbym się szybko schował. Kurde, mam... Nie wiem, czy to on mnie widzi, czy on mnie ten... Nie, on nie mnie widzi, on po prostu... Ach, fuck. I znów mam... Od nowa zaczynać? Panowie... Nic nie robię, nikt mnie nie widzi, mimo to... Dobra, spróbujemy jeszcze raz go szybko ich zastrzelić, jak się uda. Się uda, jak się nie uda, to chuja będzie to warte. Zmieniamy broń. No moją ulubioną, F, szybko, lecimy.
Kurde, jest możliwe to zastrzelenie ich. Tylko muszę troszeczkę lepiej się przygotować strzałami. Znów się wpieprzę, tak jak zawsze. Czyli 2% albo ten, to jest, to u mnie to jest normalne. Gdybym ja czegoś nie spierdzielił, to gra by się nie liczyła. Żeby nie było. Gdybym ja czegoś nie spierdzielił, to by tak nie było. Fajnie. Czym go zabić? Czym go tu zabić? Ten jest mało celny. No, no. Czyli ten ma mało na... Kurde, chyba nie dam rady, no. Nie wierzę, no. Nie wierzę, nie chcę mi się tego zaczynać od nowa i nie będę zaczynał. Muszę to przejść. Kurde. Jeszcze raz. Prawie już dałem radę. Lecimy tam szybko do nich. Ach, fuck. Kurde, jak się udało prawie... Dobra, jeszcze raz, F9. Jak się udało prawie mi... trafić tego gościa. Już tamten jest w dobrej pozycji. Już nie ma szans. Kurde, pieprzony ten. Nikt tylko nie włączył. Robię safe. Panowie, udało się. Jestem w szoku. Myślałem, że będę musiał zaczynać od nowa. Ale jednak białe kiełbaski nie dały mi rady. White Woods. To nie jest jednak to. Pewnie co muszę tym oknem wejść. O, nareszcie. Snajperski karabin to może być mi wcześniej. Był mi wcześniej potrzebny, a nie teraz. Dobra. Może przez szybę kogoś strzelimy. A czym się? Że nie robiło. O, tak. Nie ma gościa już. Dobra, to będzie u panka chyba. Dobra, chodź tutaj. Chodź tu do pana. Sami z pistolecikami zostawimy. To tak to możemy walczyć z nim. O nie, jeszcze jeden jest tam. Dobra. Thank you.
Tu nic nie ma. Gdzie się schowało resztę białych kiełbasek? Bo ja chcę tu mordować, panowie! Dobra. Wejdziemy sobie szybko na górę. Tu ściągniemy tego frajera, co tu uchodzi. W kółko. Dobra, do widzenia panu. A raczej dobranoc. Gdzieś tu byłeś? Nie wiem. Dobra, zaczynamy jeszcze raz. No widzicie, ile to jest montania w tej misji. A wydaje się taka łatwa ta gra. Ale jednak musimy to zacząć robić sposobem, a nie tak na pałę, bo próbuję to jeszcze wejść, strzelać na hama. No wchodź, frajerze, no do tego. Tędy się uda wyjść. Jesteś? Kurde. Jak ktoś tam włącza. Włącza to. Dobra, teraz musimy sobie save'ować, bo przecież nie będziemy ciągle zaczynać od tego samego miejsca. To trochę jest głupie. Dobra. Bierzemy broń. Tłuczemy tego Niemca. No. Dzisiaj. Fatalnie. Dobra, będziemy długo kończyć. Musimy tylko wejść do tego środka. I kończymy, chłopaki, na dzisiaj, bo nie mam dnia, widać się. Nie będę się męczył. Bez sensu już pójść na godzinę. Szkoda czasu na męczenie się w tą grę, jeśli nie idzie mi. A ewidentnie mi dzisiaj nie idzie. Ciebie nie ma już na świecie. Zaraz strzelimy twojego kolegę jeszcze.
Dobra, tu sobie zasejwujemy, chłopaki, bo ja tutaj gram trochę jak kiepiusz. Aha. Też nie ma. Jeszcze gdzieś ktoś jest? Mam nadzieję, że już nie. Tutaj nie ma. Och, tak, tutaj musiałem wjechać. Pamiętam. Coś też trzeba zrobić. Pewnie zabić tego gościa trzeba było jeszcze. Nie no. To co ja tu mam zrobić jeszcze? Tłukłem wszystkich. Nie. Coś tu jeszcze muszę zrobić. Może jeszcze nie zabiłem kogoś. Dobra. Skoro tutaj już zabiłem wszystkich. Nie ma już chłopaczków. Nie boimy się tutaj. Tylko w sumie. Tu nie wejdę. Gdzieś tutaj mam wejść. No nie. To już nie. Kurczę. Nie pamiętam, co tu mam zrobić. Nie było. Też nic nie ma. Dobra. Może już wszystko. Zobaczymy zaraz. No ale jakie? Dobra, zrobię szuki safe. Zabić, ale ten. Ale bez rozwalenia tego.
tu trzeba zrobić? To kurde, teraz nie wiem, no. Trzeba otworzyć, nacisnąć. W tej bazie. Tu nic nie ma. Kurde, że tak raz taka zamota się zrobiła. Nie wiem w ogóle, co to mam zrobić. Wydawało mi się, że wszystko zrobiłem. Nie wiem naprawdę. Wszystko tu zrobiłem. Dobra. Może tam ten zrzut był. Może... potrzebuję czegoś z tego rzutu. Zobaczymy zaraz, czego potrzebuję zrzutu. Może uda mi się tą znaleźć jeszcze raz, bo teraz nie pamiętam, gdzie to było. Tu nic nie ma. W tamtym budynku też chyba nic nie było. Tu są wszyscy wytłuczeni. Tu nie ma żadnej dźwigni ani niczego, żeby otworzyć. To on leży w powietrzu. Nie, nogi mu się opierają, zobaczcie. Ale go... ale zesztywniał, chłopak. Tu chyba jakiś był zrzut. Pamiętam. Coś się gra, trzeba przecinać, nie wiem czy... Dobra, panowie, szybko tam wystarczyło do mojego zrzutu wrócić, tam gdzie tam miałem ten zrzut i spadochron. Pozbierać tam te rzeczy i... koniec. Mamy filmik, wjeżdżamy do środka. I na dzisiaj byłoby tyle. Trochę się pomytałem, już nie chciałem was męczyć i jak szukałem, co tu trzeba zrobić. I kończymy na dzisiaj. Jutro... zrobimy kolejny odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę. I białe kiełbaski będziemy znów rozwalać. Hej!